teraz masz mikrofon, chuju! O, sejdź, sejdź, dlaczego tolerujemy cię tu, przynajmniej ja? Bo ty jesteś głupol i koniec na tym. Zamknij mordę, ty szmatłowcu, kurwa! Cię jebnę w potylicę, pewnego dnia cię... Masz ty, cioto stara! Pierdol... Gnoju, kurwa, wypasiaku, ty! Zobacz na tego swojego ryja! Jaka tu cisza, la 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 la, sageś. Sepleniś, kurwa! Zębów nie masz, sepleniś, kurwa! Masz mikrofon, do mikrofonu, kurwa, chamie ty! Wieśniaku pierdolony! Znaczy chciałem krótko, no. My ciebie tutaj sejdź słuchamy, ale ty jesteś niesprawiedliwy, bo... Nie ma... Nie wolno... Nie wolno mówić źle o adminie. Zamknij mordę i mów o sobie, o swoim sukcesie. Teraz nie ma wywalania, Aaron, kropki. Był przerywnik, kurwa. Ty też się nie wymawiaj o mnie, Aaron, bo jesteś tego nie warty. Dlatego shut the hell up. Mów o sobie, o swoim sukcesie. Co robisz, kurwa? Czego nie robisz? A nie o mnie, kurwa. Bo takie są zasady tego pokoju, że nie mówimy o adminach. Tutaj mówimy o życiu, o prawdzie. A jak tobie, baraban, prawda nie odpowiada, to spierdalę, kurwa, do innego pokoju. Bo ja nie mam zamiaru oszołoma słuchać. Ja sobie nie pozwolę, żebym ja jako Polish American słuchał takie, kurwa, cioty, cioły, kurwa, z Polski. Chcecie to spierdalać do swojego pokoju! A nie będziecie się pierdolić tu, kurwa! Zrobiliście śmietnik i chcecie robić śmietnik w tym pokoju! Dosyć tego, kurwa! Dosyć tej anarchii, partactwa! Zacząć pracy spierdalać! A propos, Aaron, jest 11.07. Nie w pracy jesteś? Co? No, masz mikrofon. Posłuchaj, Sage. Pracuj najpierw tak jak ja i będzie wszystko ok. A nie zbieraj już tych puszek, ok? Amerykę wysprzątałeś, teraz jesteś w Polsce. No i cześć ci za to i chwała. A więc weź swój woreczek, patyczek i przeskocz tam wszystkie, wiesz, śmietniki. Powybieraj te buteleczki, oddaj, zarobisz na dalszy pobyt w Polsce. Bo chyba te dolary w tej twojej skarpetce już się skończyły. Słuchaj, no Sage, wiesz ty co? Ach, Boże, Boże, chłopie, ja nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ale postaram ci się to tak, wiesz, na koński łeb, jak to się mówi. Trochę szacuneczku dla ludzi. Ty to jesteś już, wiesz, beznadziejny przypadek. Tobie się już nie da pomóc. Lekarze już przestali się tobą zajmować. Także przykro mi po prostu, no, że tak tutaj nie będę o tobie mówił, bo ty mówisz o innych. Dobra. Ale ja ci to jeszcze odpuszczę dzisiaj, tą zabawę w te kropy. Nawet widziałem, okienko mi wyskoczyło, chciałeś mnie zbanować. No ci się nie udało, chłopie. Także nie próbuj tego następnym razem. A jeżeli ja proszę i piszę, jak ja widzę, że ty już się, wiesz, tak wciągasz to i tak tutaj, kurde, używasz takich słów, że głowa boli, to mi normalnie tutaj za przeproszeniem muszę powiedzieć, kurwica łapie. Ok? Także powinien się trochę pohamować w tych słowach.
A przede wszystkim, jeśli już chcesz po kimś pojeździć, to jeźdź po nim, ale nie po rodzinach, po matkach i po ojcu. Z tobą, bo szkoda słów na takich ludzi jak ty. Panie majstrze, złota rączko, gdzie jest ten twój toolbox? Może wróć do pracy, co? No to dalej, shut the hell up, bitch. Masz trzy słowa do ciebie, ty kurwa, cioto stara. Taki laluś kurwa, ale chuj ci w dupę. Pozostawiam ciebie bez komentarza, Aaron. Jeżeli chodzi o baraban, masz coś do powiedzenia? Mów o Polsce. Mieszkasz w Polsce, za granicą, mów o swoim miejscu, co zrobiłeś, co zamierzasz robić. Ty pracować do końca życia już. Nie muszę pracować. Jestem człowiekiem sukcesu. Dlatego jestem na wakacjach tak długo, jak chcę tutaj być na wakacjach. Dlatego wy zazdrościcie mnie. Bo kto przychodzi do pokoju? Osoba, która chce zarwać, kurwa, psim swędem, kurwa, jakiegoś znaleźć partnera. Nie, tutaj nie nikim. Potraficie się tylko obluzgać, oblewać, kurwa, moczem nawzajem i ja robię to samo. A za waszą głupotę macie identycznie to w życiu, na co zasłużyliście. Jest takie przysłowie. Gdy się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I to jest wasza zasada. Cieszycie się, bo macie to minimum, kurwa. A o czym Tusk mówi? Słuchacie chociaż PO? Że w Polsce mentalność jest chora? Że w Polsce nie potraficie odróżnić, kurwa, psa od kota? Jak wam wcisną, że pies to jest pies, a nie jest psem, to uwierzycie w psa. Psychika jest ważna. Nie potraficie, kurwa, odróżnić dobrego od zła. Albo nie chcecie. Tutaj wiele jest osób, szczególnie kobiet, które wiedzą, są przyzwoite kobietami. Są osobami wspaniałymi matkami, żonami. Ale jak się ma takich partnerów, oszołomów, no to nic dziwnego, że trzeba się poddać i odchodzić. Ale jest druga grupa osób, które nie nadają się do życia w ogóle. Się dziwię, że kurwa buba nie weźmie do siebie. Przecież słyszę tylko od ludzi niewykształconych. Dolary wam tylko w głowie. Dolary w Ameryce. Wiele takich kurwa ludzi po nawet nie macie skończonego wyższej szkoły. Bez żadnej rozumu. No to pewnie, że się nie przyleciało do Ameryki. Ale baraban, żeby być normalnym człowiekiem, trzeba wyjechać. A ty siedzisz na dupie w Polsce. Dlatego od ciebie się chcę dowiedzieć, co ty robisz, że ciebie jeszcze nie ciągnie na zachód. Do Irlandii. 2 miliony osób wyjechało. Nie czeka na mannę tak jak ty. Ale ty nie potrafisz odpowiedzieć. Nie potrafisz odpowiedzieć, kurwa, bo nie jesteś wyciągnąć z siebie prawdy. Ukrywasz, że wszystko jest z tobą okej. Ale widać, że ty jesteś zagubiony człowiek. Jesteś człowiekiem sfrustrowanym. Ta frustracja wychodzi już od kilku dni, bo tu od kilku dni jesteś. A szczególnie wychodzi od osób, które tutaj nie mówią. Są zawsze cichutko, jak mysz pod miotłą. Ja mam mieć szacunek do tych ludzi, którzy japy nie odezwą? Mam mieć szacunek do osób, które nie chcą się pokazać na kamerce? Osób, które zawsze nie mają nic do powiedzenia? No, I'm sorry. Tak nigdy nie będzie. Ja tutaj jestem wodzem. Soli jest tutaj wodzem. Osoby, które mają małpę, są w pewnym sensie wodzami. Ja jestem tutaj, kurwa, mesjaszem w tym pokoju. I wy będziecie się modlić, kurwa, tak jak ja wam zagram. Do you understand? Czy nie? Jestem, kurwa, mesjaszem w tym pokoju. I ja będę wam dawał albo nie. Dlatego... Morda w kurlen! To, co mi się o Marlen podoba, to, że mówi prawdę.
czasami ten punkt widzenia jej jest inny, ale przynajmniej ona ma zdrową psychikę. Tak samo jak ja. Potrafi dostrzec prawdę, bo ludzie widzą tylko plusy. Oni nie widzą minusów, dlatego wiele ludzi tutaj nie widzi minusów, tylko same plusy. Bo ktoś dostał becikowe, to już jest dobrze. Idzie głosować na PiS. A PiS wspólnego. A pchłaty to się nie liczysz. Jak spadniesz 80 kilo, to się tobą zainteresuje. Ale tuż z każdej grubej suki mógłbym zrobić piękną kobietę. Tylko wy nie chcecie. Wy nie lubicie dbać o siebie. Wy nie potraficie, kurwa, nie źreć. Przecież pchła, ty masz nadwagę dwa razy. To nie jest 20 kilo. To jest, kurwa, 120 kilo. Obesity. Po angielsku się siri. Wtedy, jeżeli waga przekracza dwukrotną dopuszczalną normę, a ty ją przekroczyłaś 2,5 raza, pchła. Danulka, ty też się nigdy nie pokazujesz. Pokazujesz mieszkanie, pokazujesz, kurwa, chłopa, który cię zdradził, Danulka. Syna pokazujesz, który był we więzieniu, ale nigdy, kurwa, nie pokażesz siebie. No co takiego masz do ukrycia, co? Krzywe cyce? Krzywe cyce masz do pokazania? I wstydzisz się pokazać? Dlatego ludzie, którzy żądają, żebym ja się pokazał na kamerce, sami się muszą pokazać. Nie ma tak. Ja żądam od was czegoś, bo wy żądacie ode mnie coś więcej. Proszę bardzo. No? Proszę bardzo. Słuchajcie, przekazuję wam mikrofon. Idę sobie zrobić dobrej kawy, bo wy nigdy w życiu nie piliście dobrej kawy. Ja z Ameryki musiałam do Polski kawę przywieźć. Bo tutaj nie ma dobrej kawy, kurwa. Zbożową kawę używacie, się podniecacie. Masz mikrofon, baraban, mów o sobie. Dlaczego masz frustracje takie? Czy cię kobieta opuściła? Czy nie możesz nawiązać kontaktu z ludźmi? Nie pierdol o mnie! Tu się nie mówi o to, co było pomiędzy mną i Aaronem, to jest moja prywatna sprawa. Wy z tego swojego brudnego nohala, zawłosionego, nie będziecie wtykać w te sprawy. Aaron ma inne spojrzenie, ja mam inne spojrzenie na świat i tu wychodzą pewne starcia. Dlatego macie coś do powiedzenia, otwierać japę i mówić. Beata, zamknij mordę, zamknij tą japę brudną, kurwa, suko, bo nie jesteś, tylko jesteś zwykłym, kurwa, klonem. Jak nie jesteś klonem, to zapierdalaj ty, smapłowcu, mochorowa, suko! Do mikrofonu. Nie będę się, kurwa, cackał nad tobą, ty, kurwa, wywłoko pierdolona. Was, kurwa, nauczę rozsądku. Nauczę was patrzenia na świat. I zapamiętajcie to sobie. Jestem, kurwa, Mesjaszem w tym pokoju. I to ja was będę rozgrzeszał, a nie święty Piotr. Dlatego skupcie się, kurwo, kurwa. Mam nadzieję, że zrozumiałaś. Masz coś do powiedzenia, to Beata, spierdalaj, kurwa, do mikrofonu. Masz 26 sekund, ty, kurwa, stara lafiryndo, pierdolona suko. Pisać tylko potrafisz. Słuchajcie, Joanna, na przykład Joanna Ter, to jest świetna kobieta. Joanna Ter jest świetną kobietą, jest super kobieta, no, jest kobietą, której można pozazdrościć wiedzy, punktu patrzenia na świat, jest bardzo dobrą matką, żoną, jest super kobieta. I taką bądźcie kobietą. Bądźcie kobietą, a nie, kurwa, kalesonami, bo patrzycie przez pryzmat kalesonów. Marlen też jest bardzo dobrą kobietą. Potrafi myśleć, ale myśleć potrafi tylko kobieta, która opuściła ten syf, jakim jest Polska. W Polsce nigdy kobieta nie będzie myślała w normalny sposób. Zawsze będzie zakłamana,
zawsze będzie zazdrościła. W Polsce kobieta za zwykłą, kurwa, kurą domową zawsze będzie zapierdalała przy rondlu. Nie ma kobiet nowoczesnych w Polsce. Nie ta mentalność. Kobiety lgną do... Tam czują się najbardziej potrzebne. No bo co można wymagać od kobiety, która jest przy garach? Jaki język może nawiązać z partnerem kobieta, która jest przy garach? Dlatego ja tutaj widzę kobiety, które pichcą, a potem spierdalają na paltok, bo się nudzą. Nie mogą, nie mają tematu, by mogły porozmawiać z partnerem. Kobieta, która jest wykształcona, posiada swoją pracę, ona jest spontaniczna, ona ma temat do rozmowy. A co o czym może rozmawiać, kurwa, suka, która zapierdala w kuchni? O garnkach? O tym, że się mleko wylało? O tym, że, kurwa, ziemniaki były za małe w garnku? Dlatego wy milczycie, ale milczą tylko osoby, które są grube, nadęte, zazdrosne, które nie mają partnera, żeby z nim porozmawiać. Nie umiecie dyskutować. Nie umiecie dyskutować. Ania 12 to też klon jest. Ania 12.4 to jest klon. W tym pokoju był, kurwa, było partactwo. Żeby było chamstwo w tym pokoju. Zawsze będę bronił tego pokoju, kurwa. Czy chcecie, kurwa, czy nie? Nikt nie będzie jebał tego pokoju. Admin ma prawo, kurwa, się trochę unieść. Dlatego ja mówię takim językiem trochę silniejszym, żeby to, kurwa, dotarło do was! Chyba zrozumieliście, kurwa. Masz mikrofon, kurwa, baraban, i nie bój się powiedzieć prawdy, kurwa, co? Nie bój się mówić prawdę. No, dziękuję bardzo. Tylko nie wiem, czy znowu mnie nie wyrwiesz tego mikrofonu. Bo co z tego, że ja ciebie tu słucham, jak ja nic nie mogę powiedzieć, ani nikt z nas. Bo jak ty po nas jedziesz, to jest okej, okay, ale no. Dobra, a propos tego, ja byłem w paru krajach, byłem w Szkocji przez 3 miesiące z agencją, z którymi ja mieszkałem. Trafiłem niestety w takie towarzystwo, no, szukałem pilnie mieszkania. Komputer właśnie. Zachować się jak cham. A ilu tu takich ludzi wykorzystuje to? Krzykaczy, kurwa? Zachowują się jak najgorsze dziadostwo. Dlatego nie będzie rozmowy, jeżeli nie będzie tolerancji w pokoju. Ale tutaj, ja tutaj nie widzę żadnej tolerancji. Jak ktoś jest w Ameryce, to jest na przegranej pozycji, bo 15 osób jest z Polski. Zobaczcie, jaki Nowy Jork jest świetny, wspaniały Nowy Jork. Central Park w Nowym Jorku. Jest to sztuczny park, zbudowany przez ludzi. Kolejki podziemne. A w Polsce, kurwa, nawet nie ma dróg. I czy ja wymagam tak wiele? Czy ja wymagam wiele, będąc w Polsce na wakacjach, jako turysta, który się domaga dobrego tych dróg? Przecież te drogi zabijają wasze dzieci. Te drogi zabijają wasze żony. Politycy spóźniają się, ponieważ pociągi nie dojeżdżają na czas. Z Wrocławia do Warszawy jedzie się 6 godzin. Ile jest z Wrocławia do Warszawy? Ktoś wie? Ile jest? 300 km? 5 godzin? 400 km? 500 km? Czyli nawet Polski nie znacie, co? A Polska nie jest wielki kraj. Jest to malutki kraj, gdzie ludzie biją się, kurwa, o michę, o koryto, o dojście do władzy. A co w Polsce, komu w Polsce przeszkadzają drogi?
Czy na hura w 2000 roku trzeba te drogi odrestaurować? Dlaczego, kurwa, nie daje się pieniędzy na drogi? Może odpowiedzą osoby, które mieszkają w Polsce, czy oni się orientują? A czy wy się nawet orientujecie? Ja tu się zwracam do osób, które pracują w Polsce. Ile odciągają na Narodowy Fundusz Zdrowia z waszej pensyjki? Bo mi się wydaje około 9%. Jeżeli 80% ludzi leczy się prywatnie, to dlaczego ten Narodowy Fundusz Zdrowia bierze te pieniądze? Przecież te pieniądze powinny iść na wasze konto. Wy sobie wybieracie szpital, wy sobie wybieracie lekarza, a to kurwa wszyscy idą do przychodni, a w przychodni jedna aparatura, która mierzy ciśnienie krwi. I pokazuje ta lekarka: proszę panią, ma pani podwyższone ciśnienie. No przecież ta kobieta przyszła, bo ma podwyższone ciśnienie. Ona nie musi się dowiedzieć, że ma podwyższone ciśnienie. Tylko co zrobić, kurwa, żeby obniżyć? Nie ma odpowiedniej opieki lekarskiej. Nie ma. No. Dobra, Aaron. Słuchaj, nie bierz tego prywatnie. Ty jesteś po stronie Polski, Niemiec. Ja jestem po stronie Ameryki. W tej chwili jestem na wakacjach w Polsce. Nigdy nie będziemy rozmawiać. Nigdy nie będziesz moim kolegą i to wszystko. Żeby być moim kolegą, trzeba mieć inną mentalność. Wtedy nie wszyscy mogą być kolegami. Ja sobie wybieram kolegów. Dlatego nie piszcie tutaj żadnych privów typu: Sejdź, bądź moim kolegą. Jak polecisz do Ameryki, to daj mi znać. Zabierzesz ze sobą moją żonę i ją nauczysz życia. O, takie e-maile dostaję tutaj, wiadomości. Ale nic z tego. Aaron jest dobrym człowiekiem. On jest dobrym człowiekiem w Niemczech. Ale nie byłby dobrym człowiekiem w Ameryce. Ja jestem dobrym człowiekiem w Ameryce. Jestem dobrym człowiekiem w Polsce. Natomiast nie byłbym dobrym człowiekiem w Niemczech. I to odróżnia nas. No. Dlatego Aaron nie chce, żebyś po prostu wyciągał błędnych wniosków. Jesteś dobry człowiek w Niemczech i koniec. No. Dlatego zamknijmy to. Stan zdrowia. Posłuchajcie, lekarz kilka dni temu, lekarze wypowiadali się już na pewnej stacji telewizyjnej, że 129 tysięcy ludzi umiera co roku na raka, dlatego że technologia leczenia nie jest taka jak na Zachodzie. Czyli te 129 tysięcy ludzi można by było uratować. To są wasze matki, to byłaby moja mama też umarła i to umarła dzięki lekarzowi, który nie rozpoznał choroby. 129 tysięcy osób mogłoby żyć. Ale niestety, ponieważ ta technologia nie jest do mnie, a przecież tyle milionów ludzi płaci na Narodowy Fundusz Zdrowia i jednak nie ma odpowiednich efektów. Ja mieszkam w tej chwili w Kaliszu, ale jeżeli na przykład w Ostrowie ktoś dostanie zawał, no to w Ostrowie nie ma odpowiedniej pomocy. Należy te 30 kilometrów dowieźć pacjenta do Kalisza. Są narzędzia odpowiednie, ale nie ma do tych narzędzi ludzi, którzy mogliby operować. Bo to nie jest sposób sprowadzić jakieś gadżety, jakieś kurwa urządzenia medyczne za granicy i zostawić je, kurwa, w szpitalu. Chociaż ja wiem, że wielu ludzi się podnieca, kupi jakąś maszynę do podtrzymania pracy osoby, która by ją obsługiwała, bo ludzie spierdolili za granicę. Więc jeżeli ja pokazuję palcem tą
to brakujące ogniwo, kurwa, że nie ma tej spójności, że coś nawala, no to dlaczego wy się burzycie? Dlaczego chcecie pokazać, że jesteście cwańsi? Chcecie być cwańsi, to kurwa budujcie Polskę, kurwa. Należy zakasać rękawy i zapierdalać na stadion dziesięciolecia. Ale tak, Polak to jest mądry, jak kurwa usiądzie do stołu i mu się rozleje kielicha. Jakie on ma świetne pomysły. Jaki on jest, kurwa, jaka osoba inteligentna. Nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery. Ja jestem człowiekiem o normalnych zmysłach. Mnie Ameryka nauczyła pewnej analizy. Nauczyła mnie poprawnego życia. Może nie jest perfekt, ale ja nie muszę być milionerem w Ameryce, by kurwa żyć normalnie. No? Ja nie muszę. Ja po prostu jestem człowiekiem, który życzyłby innym być taki sam. Ja wiem, że wiele ludzi tutaj się nie odnajduje. Wiele osób tutaj wchodzi, które myślą, że coś zrobiły w życiu. To nieprawda. W waszym życiu występuje pustka. Dlatego wchodzicie do pokoju z ludzi jak ja. I ja wiem, że te osoby, które milczą, parzą sobie herbatę bądź kawę z ciasteczkiem i słuchają mnie. Ja to widzę, ja mam ten obraz przed moimi oczyma. Tu pisze kumpelka. Nie, to nawet nie zależy, żeby ta osoba, ona tylko wchodzi, żeby ci wszystko pokazała na kamerce. Dlatego chuj jej w dupę. Mnie zależy na osobach, które mówią wnętrze. Nie tylko kurwa pustkę, nie tylko siano w głowie, bez żadnej inteligencji. Zależy wam, żeby ktoś was odwiedził, jakiś przygłup? Czy wy otwieracie drzwi do jakiegoś warchlaka, który kurwa puka do waszych drzwi? Wszystkich częstujecie? Chcecie się pokazać najlepiej od strony lodówki? Chcecie, żeby ludzie żarli na stole i chwalili was za to, że jesteście dobrymi gospodarzami? Ty, Taran, nie rozumiesz, bo gdybyś rozumiał, byś był w Ameryce bądź Irlandii. Ale jesteś zdany tylko na śmierdzenie w Polsce, więc nie masz takiego horyzontu rozbudowanego. Nie posiadasz wrodzonej inteligencji. Nadaje się tylko na popychanie. I wiele ludzi tu są szczęśliwych w Polsce, bo popycha się ich. No, Taran to samo. Lubi być popychany. Ja tutaj znam ludzi, to nie są moi koledzy, to jest po prostu ta swołocz, taka ulica ich wychowała. Znam takich ludzi, którzy mówią, że oni nigdy nie otworzą swojej działalności w Polsce. Chcą być tak samo popychani jak ten Taran 2. Nie chcą mieć swojej działalności, bo to jest za duże ryzyko. Ci ludzie nie chcą ponosić żadnego ryzyka. Chcą odbić kartę, kurwa, odpierdolić fuchę, poleżeć z butelką, kurwa, i to wszystko. No jak tak można? I tacy ludzie przyjdą tutaj, będą mówić? Dlatego Taran nie ma przebicia. On nigdy nie mówi, Taran. Zawsze zamknięty w sobie, zgryza swoje zęby ze wściekłości i zazdrości, że ktoś ma lepiej. Tak wychowywany przez ciocię. Taran zresztą pochodzi z domu dziecka. A z domu dziecka ludźmi należy się inaczej zająć. Ci ludzie muszą mieć inny start w życiu. Tak się nie da. Kumpelka też się nie odezwie. Bo przecież jej mąż tu wchodzi na net. Gdyby mąż zobaczył z pracy, że takie coś wchodzi, no to by od razu, Marlene, masz mikrofon. Ja tu zaraz padnę ze śmiechu.
Zmienimy trochę temat, bo przecież tutaj i tak sami przemierańcy są. Tylko chciałam powiedzieć do Dany, że Dana, bardzo ci współczuję, bo widzisz, przez mikrofon jak rozmawiasz, to też się kłócisz. Używasz słów wulgarnych, a w pisowni to też nie za bardzo ci idzie, nie nadaje się na żaden czat, bo jak ktoś ci przywali, to zaraz używasz wulgarne słownictwo. A poza tym nic nie umiesz powiedzieć tylko o alkoholizmie, o wódce czy o innych rzeczach. Nie wiem, czy dzisiaj jesteś trzeźwa, bo ja w tygodniu to nie piję alkoholu, bo nie mogę, bo pracuję w takim miejscu, gdzie by mnie zaraz wylali. I w niedzielę i w sobotę też nie piję, wypijam sobie tylko, bo mam jeden dzień wolny w tygodniu, wypijam w piątek. I rzadko mi się zdarza, jak wchodzę w piątek na pal, ale to tylko po to, żeby komuś przywalić. Nie wiem, czy pamiętasz, że parę razy tu weszłam, ale nie wchodzę na czterech i ręce mi się nie trzęsą, głos mi się też nie wytrzęsowuje, czy jak to tam się mówi. I nie chwalę się, ile wypiłam, czego wypiłam i nie chwalę się na drugi dzień, że mam kaca. Tak jak niektórzy tutaj robią i się wychwalają. Więc odpuść sobie, Dana, temat alkoholizmu. Jak masz ciągoty w czasie tygodnia i w czasie weekendu, to znaczy, że już musisz iść się leczyć. Bo ludzie, którzy czekają tylko na weekend, aby się nachlać, bo ja tutaj kiedyś wam puściłam taką piosenkę, Siódmy Zmysł, to posiadają Polacy urodzeni w Polsce, że piją przy każdej okazji. Piją jak się budzą, piją bo są urodziny, piją bo są imieniny, piją bo jest 12, piją po południu, a jak jest sobota i niedziela, to się zapijają, bo co to byłby za tydzień, jakby się nie napił. Więc nie pijcie, Dana, a jeżeli pijesz, to nie mów, bo tu parę razy na żywo się sama przyłapałaś, jak nie możesz się skupić i mnie wyzwać przykładowo, czy na innych, to wypijasz sobie jakiegoś i to bardzo, bardzo nieładnie to wychodzi tobie przykładowo, bo w ogóle no, ja cię nie będę tutaj nagrywać, bo to nie jest, ja jestem do tego, żeby tutaj nagrywać i cię później puszczać, ale dla mnie to jest wstyd. I wstydem jest jedno to, że zapraszasz swoją córkę na pala, zięcia zapraszasz, podobno chodzi tutaj twój mąż, ja go nie znam, opowiadają o was cuda, niewidy. I nawet umiesz się tutaj no, wypisać, bo ja nie słyszałam, jak ty opowiadasz o sobie, jakie to wy posiadacie. Czy twój stary chodzi nocą na paltach, a ty w dzień? Czy odwrotnie, czy razem siedzicie? Może macie dwa komputery i nie macie już sobie nic do powiedzenia i siedzicie w dwójkę i zamiast się zabrać za jakąś robotę, czy po prostu za siebie, albo iść na spacer, jeżeli mieszkacie w takim pięknym kraju, jak opowiadacie, macie piękne zimy, to ja bym w życiu nie siedziała na takim paltaku, jak na przykład u mnie leży śnieg. No, kiedyś ci opowiadałam, że zapraszałam cię na narty, to ty żeś ten odwróciła się i coś tam bełkotałaś, nie wiem. Ja ci mówiłam poważnie, ale widzę, że ty jesteś stary moher, to nawet nie umiałabyś surfować na jednej desce, także jedynie mogę zaprosić cię na sanki. Fajne zjazdy są saneczkowe, więc Dana, odpuść sobie i ten chleb, o którym dzisiaj mówiłaś, że ludzie kupują kilogramami chleb i zamrażają i odmrażają, to ja ci mówiłam, że odmrożony chleb posiada w sobie tyle bakterii, że można umrzeć po dłuższym czasu tego jedzenia. No. No i teraz będę mogła was tylko słuchać, nie będę mogła ani pisać, ani bać, bo mam poważną tutaj robotę swoją, więc życzę wam miłego dnia, smacznego, bo już się pora obiadowa zbliża. No, nie siedźcie tutaj, idźcie lepiej sobie coś ugotować zdrowego na pachtę do tych
do sąsiadów, jeżeli macie piękne owoce, te drzewa owocowe, bo to jest już koniec jesieni. Można zrywać piękne śliwki, jabłka piękne. No i co? To tyle. Oddaję. Wydaje mi się, że trochę uspokoiłam tutaj temat. No, to oddaję Ci, Danka, teraz mikrofon. No i już się nie przejmuj. Zmień temat, także przestań już żyć tym paltakiem, bo naprawdę ja już teraz nie mogę Ci odpisać, więc konwersacji nie będzie. No, dziękuję Ci, Marlene, za oddanie mi mikrofonu. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za Twoje wypowiedzi. No, wiesz, wypowiadałaś się dzisiaj bardzo elegancko i mówiłaś, wiesz, kto pije, kto nie pije. Zapomniałaś, jak miałaś 3 tygodnie holidayu i wchodziłaś tutaj napita na okrągło. Taka pijana, że wszystkie kobiety od kurek wyzywałaś. Co mogłaś i jak mogłaś ubliżałaś? Ty do mojej rodziny się nie wtrącaj, bo ja do twojej się nie wtrącam. Wiesz, że mąż od ciebie uciekł, zostawił cię z dziećmi, bo z taką idiotką jak ty nie chciał po prostu mieszkać. To problem. A jeżeli mówiłam o chlebie, to mówiłam, że Niemcy, jak przyjeżdżają do Polski, to kupują chleb, zamrażają, żeby mieć, wiesz, przez miesiąc czy dwa jeść polski chleb. Słuchaj. Dlatego jeżeli, wiesz, mylisz jakieś pojęcia, to jest mi bardzo, Marlene, przykro. Naprawdę. Jest mi tak bardzo przykro, że twoje wypowiedzi, wiesz, równają się, co ty mówisz, zeru. O, widzę jednak cię to ruszyło. Proszę bardzo, ja ci oddam teraz mikrofonik i poczekam, co ty powiesz. No widzisz, Dana, stara moherowa jesteś. Mnie na paltaku nikt nie zna, mojego życiorysu nikt nie zna, oprócz 2 może osób na tym palu. Więc nie opowiadaj mojego życiorysu. Ja twój opowiedziałam w skrócie to, co tutaj ludzie opowiadają, że twój stary siedzi na paltaku, podrywa jakieś dziwki, a ty jako druga dziwka nawet w jednym pokoju nie umiesz usiedzieć, bo przed chwilą weszłam tam, nie wiem, do kogoś. Tam też siedziałaś, ty musisz wszystko wiedzieć, wszystkie życiorysy. A o tym chlebie, to jest prawda, co ona tu, Joanna, opowiadała, że kupują chleb, bo tanio, przywożą, zamrażają, a tam ten chleb tam. No, bo ich nie stać na normalny chleb świeży, żeby codziennie sobie kupić u piekarza. No, także Dana, odwal się ode mnie i nie opowiadaj mojego życiorysu, bo zacznę cię nagrywać i mogę cię po prostu tutaj puszczać jak ten i twojego starego. Także nie umiesz się bawić, nawet się nie umiesz kłócić, nie umiesz żadnego tematu poruszyć, no i mam cię w dupie. Puści teraz, na później. Marlene, tak samo jak ja cię nie od razu. A widzisz, co mój mąż mówi na twój temat? Poszłaś mi od razu, kurwa, to mać. No, widzisz. Jaki tam życiorys twój zaraz sumę byś chciała. No, widzisz i wiesz, komentujesz bzdury, co wyszły bzdury, wiesz, komentujesz, dlaczego nie opowiesz o sobie właśnie, wiesz, Becia, no nie wiem dokładnie jak mam powiedzieć, haha, jaka chorota, skąd wy jesteście? Jak mnie puści ta artystka od razu. Poczekaj, ja zmienię nitek, wiesz, wejdzie mój mąż, porozmawia z tobą. Mnie cały czas, co ma przeciwko mnie, a ponieważ tam, co ja wiem,
chwila, Ruro. Kto chleje? Ty, kurwa, jak się napierdolisz, zawsze przyjdziesz, a teraz zagram wam piosenkę. A teraz, kurwa, się zesram. W pizdę się kierą i młotkiem, kurwa, ciebie tylko napierdalać. Co, ja nie pamiętam? He? Że ja, kurwa, 40 lat jem, kurwa, mrożony chleb. Ja nie mam bakterii tyle w organizmie, jak wy macie, kurwy, w piździe! Czy możesz zadzwonić na 911? Bo widzę, że tutaj kilku takich osłów, takich ciołów jest, którzy wymagają normalnego leczenia. Bo są ludzie, którym daje szansę wyleczenia, ale już w takim stadium zaawansowanym jak Taran, czy ta ciota Joanna D.E., a przecież Joanna D.E. to jest cieć, klonik pierdolony z innego pokoiku przyszedł, zwykła kurwa domowa, która nie odezwie japy, a chuj mu w dupę, kurwa czereśniakowy, a chuj mu w dupę. No Taran, ty masz szczęście, że nie jesteś w pobliżu mnie, bo mam ci jebną, kurwa, to by ci, kurwa, powieki spadły na uszy. No ale chuj, się ciesz się, dal ojcu kradniesz kasę. Ty skurwysynu śmieciu jebany. Na pielgrzymkę pojechał, kurwa, do Watykanu, śmieciarzu pierdolony. Dlatego są ludzie, którzy nigdy nie nauczą żyć się w społeczeństwie. Odchodzą od tego szablonu bycia dobrym człowiekiem. Ja tutaj wielu takich ludzi widzę. Ja tu wiele takich ludzi widzę zapartaczonych, zawsionych. Ta słoma wystaje z buta. I dlatego na przykład Joanna D. nie powie, bo ona to jest on. Zwykły śmieć, stary rupieć, kurwa. Przypadkowa, zwykła burdeluwa. Dlatego Taran i temu jemu podobni ci, kurwa, kloniki, ja pierdolę, kurwa. Ja pierdolę taką szumowinę. Wyróbcie sobie szumowinę z Polski. Macie Polskę, to ją, dbajcie o nią, pielęgnujcie ją. A wy, kurwa, jesteście gnojarze. Leżycie, kurwa, na oborniku i się cieszycie, że wam pachnie. Że wam w dupę słoma wchodzi. Ciecie, kurwa. No masz, Boczek, mikrofon. Sobie po browar. Ja wam powiem, to bardzo łatwo odróżnić, kto jest tutaj osobą sukcesu, kto nie. Kto posiada pewną wiedzę, wykształcenie, a kto jest zwykły tłuk. Taran jest zwykłym tłukiem, no bo żeby do Watykanu jechać, no to trzeba być tłukiem, kurwa, takim do kwadratu. Joanna do DE też zwykła, kurwa, tłukwa, kurwa, po trzech skrobankach. Chuj jej w dupę, kurwa. Nigdy się nie nauczy życia. Takie zwykłe bydło, kurwa, wyliniałe. Też się nie odezwie, bo tylko dupa siedzi, kurwa, na paltoku i pokazuje rozjechane cipsko. My tutaj poruszamy ważne tematy. I mi się wydaje, te osoby, które nie mają nic do powiedzenia, siedzą na dupie, powinny wyjść. Get the fuck out, bitches. Nie ma tutaj, kurwa, pierdolenia o Chopinie. Nie ma tutaj, kurwa, wchodzenia i ślinia się. Albo będziecie osobami sukcesu, albo jesteście, kurwa, przegrani. Przekazuję mikrofon. No widać, że bardzo miło. Dziękuję. Jakimś pseudonimem Marlena 41 mi się wydaje. Ktoś tam mi obmawiał, że chodzę po paltokach, obmawiam cały czas, że podrywam cały czas. Nie wiem, skąd ludzie biorą takie informacje, mi się wydaje. Bo tak samo jak ty byś leżał, ona byś i spał przed wieczorkiem, tak masz przyjemne sny cały czas i ktoś ci napierdala fakiem twoje imię i mówi o głupoty cały czas do tobie, to już jest bardzo źle. A teraz do ciebie Marlena 41. Czy ty mnie w ogóle znasz? Czy ty mnie w ogóle widziałeś? Czy ty mnie w ogóle słyszałeś, co do ludzi mówię? Czy ja kogoś podrywam, czy jak? Słuchaj, masz fantazję. Masz, kobieto, fantazję, to trzymaj ze sobą cały czas. Gadaj więcej o sobie. Poszukamy, jaka jesteś mohorowa. Bo widać, że jesteś mohorowa, mi się wydaje. Kumpelka cały czas wszedł.
A, witaj, kumpelka, bardzo miło. Także słuchaj, Marlena 47. Podrywał sobie cały czas. A jak mnie złapie, żeby do kogoś podrywał, to będzie okej. A teraz, Marlena 47, wejdź, powiedz, co o mnie wiesz. Bo to jest bardzo miło tak u siebie rozwikać czasami, wiesz, jak ktoś tak pieprzy głupoty, jak ktoś nawija. Jak wejdziesz, to pogadamy, okej? Dziękuję bardzo, oddajcie słowo. A jeszcze raz dla kumpelki, bardzo, bardzo miłe hello. Oddajcie głos, dziękuję bardzo. Zamkniemy ten temat na życie. Osoby, które mieszkają w Australii, mają inne, w Polsce inne. Jesteście szczęśliwi, bo myślicie, że dokonaliście czegoś. Poza tym, Ludwik, dopiero od kilku dni widzę, że ty patrzysz trochę inaczej. Nie tylko podlizujesz się osobom, które wchodzą z Polski, bo to nie ma sensu się podlizywać. Wiecie, że w Polsce jest tragedia, wielka tragedia. Tragedia milionów dzieci. Co trzecie dziecko niedożywione. Kosze na jedzenie wrzuca się do kartonów w sklepach w Polsce w tej chwili. Dlatego, no Ludwik jest okej. Okay. Ludwik jest okej. Okay. Ja miałem z nim pewne spięcia dawniej, ale w tej chwili, że jest inny człowiek. Mi się wydaje, że rozmowy na Paltoku dały mu pewne, podsunęły mu pewne inne myśli. Udaje, że jest kobietą. Ma nick żeński. Wchodzi tutaj, nagrywa kurwa cały czas. Puszcza na YouTube. No nie wiem, no ludzie się bawią w ten sposób, bo nie mają rodzin. Są samotni w życiu. Nie potrafią w inny sposób wyjść do ludzi, więc tutaj w pokoju nagrywają. Szkoda, że Joanna DE taką jest osowiałą osobą. Nie pokaże się na kamerce, no bo ja rozumiem, osoba nie chce mówić. Ale dlaczego nie chce się pokazać? Czy naprawdę jest nieatrakcyjna? No, coś tutaj jest prawdy, że te nieatrakcyjne, zaniedbane paniusie nie chcą się pokazać na kamerce, bo wiedzą, że od razu są na przegranej pozycji. A tak, jak się nie pokaże, może jakiegoś chuja złapie do ręki. I z tego powstają problemy. Ludzie przychodzą tutaj osowiali. Osoby, które po prostu nie mają nic do powiedzenia. No siedzą tak, ten Marek Stomil, taka kukła, kurwa, wychudzona. Dawniej dyskutował, miał jakiś punkt patrzenia na świat, a dziś, kurwa, dadzą mu trochę pieniędzy, porozmawia z jakimiś grubymi kobietami, wyciągnie trochę kasy, opróżni lodówkę i cieszy się, kurwa, że zdziałał coś w życiu. Dlatego Stomil, ja myślałem, że ty się poprawisz, ale ty lgniesz nadal. Tak jakby cię szatan złapał za jaja i wciągał, kurwa, do piekła. Taki jesteś, kurwa, jakiś taki dziwny. No, widzę, że Ludwik ma coś do powiedzenia. No, masz mikrofon.